Siemanko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy TP2 od Tropika, za które musimy zapłacić około 12 zł. Na promocji znajdziecie je po nawet 10 zł. 20 sztuk w opakowaniu. 60 gram na... O, tu jest. 60 gram na paczkę. Na 20 sztuk. Czyli jak na jedną sztukę 3 gramy. Na koniec sobie porównamy ją w trawie tam z FP3. NWP oczywiście. Jak widzimy, to jest druga partia już. Pierwszej nie ma. No. Zobaczmy, jak one wyglądają. Całkiem gruby ląd. Sztywny. Jakość wykonania dosyć dobra. Emiter dźwięku P1. Według instrukcji mają 3 gramy, a teraz zobacz, jak naprawdę ile one posiadają. W porównaniu do FP3 wielkościowo są takie same. TP2 flarę jakąś tutaj mają, zapewne czerwona będzie. I tak jak mówiłem wcześniej, w trawie sobie porównamy je, bo każdy wie, jak FP3 strzelała. Na koniec jeszcze Explode D4 pójdzie w trawę i zobaczymy, ile jest słabsza od niej. O, po flarze szybko wybuchła. W miarę głośna. Teraz rzucimy sobie jedną TP2 i od razu po niej rzucę FP3. Delikatnie TP2 głośniejsza jest. Delikatnie głośniejsza. Test na garnku. O, na jakieś może 20 metrów. Powtórzmy test. Jeszcze raz TP2. Ten był trochę mocniejszy już. Teraz na sam koniec odpalimy sobie 3 petardy w trawie. Na początek pójdzie FP3, TP2 i na koniec Explode 4. To jest pierwsza partia, jakby kto pytał. No, zaczynamy od FP3. TP2 zdecydowanie głośniejsze. Teraz Explode. Ua. FP3. TP2. Delikatnie większa TP2 zrobiła dziurę. No i tutaj Explode. Taka ogromna dziura. Co do TP2? Fajne petardy. Głośne.
dość szybko flara, dosyć krótka jest. Ogólnie dobre są. Spójrzmy sobie na koniec jeszcze jedną. Od razu po flarze, nie ma tak, że flara gaśnie powoli, tylko od razu następuje wybuch. No, jeśli film, ten krótki test Ci się spodobał, zostaw łapę w górę, miły komentarz. A jeśli chcesz więcej takich filmów, zasubskrybuj kanał. Na razie.